Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i serdecznie. Witam się z Wami w dniu tygodnia, w dzień tygodnia środę, w dzień tygodnia środę. Przybywam do Was z sokiem bananowym dla odróżnienia. Zrobimy sobie dzisiaj, słuchajcie, taki mini makijaż, dlatego że będę nagrywała Wam w drugim filmiku będę Wam nagrywała właśnie współpracę z Capsi, czyli będę Wam pokazywać, jakie wybrałam sobie na przyszły rok stroje kąpielowe. Pokazywałam Wam w tym roku w sumie jeszcze, pokazywałam Wam stroje kąpielowe z Dress Lily, a tym razem padło na Capsi. Teraz nie będę nic zdradzać, zrobimy sobie jakiś mini makijaż. Bardzo delikatny oczywiście. Na ustach mam cały czas balsam i przy balsamie dzisiaj zostanę. Ale sobie położymy troszeczkę podkładu i sobie pogadamy o czymś. Ja słuchajcie, mam spisane... Posługuję się tym zeszytem, posługuję się dziennikiem oczywiście od stylizacji, od Karoli, za który bardzo dziękuję i czekam już na kolejny, na nowy. I mam tu pospisywane w większości przypadków tematy, o jakich właśnie będziemy sobie dyskutować. Tylko pozwólcie, że dam sobie coś pod oczęta. Dzisiaj się dosłownie nie wyspałam, dlatego że spałam dzisiaj z córcią. Wczoraj się coś źle czuła, zwolniłam ją ze szkoły. No a dzisiaj po prostu budzik jej dzwonił chyba z 1000 razy, słuchajcie. No i po prostu ja się budziłam. Za każdym razem budził mnie ten budzik od godziny chyba bodajże 6. Także nie fart. Dzisiaj po prostu nocka jest kompletnie jakaś nieprzespana przeze mnie, co pewnie rysujecie na mojej facjacie. Na pewno widać to pod oczami, te niewyspanie, także wybaczcie oczywiście. Ale myślę, że to się zdarza każdemu. Zastanawiałam się właśnie, jaki temat dzisiaj by poruszyć, tak do takiej jakiejś krótkiej naszej pogadanki, trudnych spraw, rozmów kontrolowanych, niekontrolowanych. Jak zwał, tak zwał. To w sumie nie ma znaczenia nawet chyba, jak my nazwiemy sobie te tematy. Pogadajmy, rozmowy kontrolowane. Możecie to podpiąć sobie pod co chcecie. Ja będę starała się w tytule filmu wpisywać Wam właśnie temat, o jakim będzie dyskusja. No i tak się właśnie zastanawiałam, kurczę, wiecie co, jestem dziewczyny, ja to jestem przerażona czasami, przerażona podejściem ludzkim do pewnych spraw, do siebie nawzajem. Naprawdę, ja po prostu, ja jestem przerażona, bo to, że ja coś tam przeżyłam, jakieś kurcze, niefajne perypetie, to ja. Ale ja nie sądziłam, że w tych czasach, gdzie niby wszystko jest takie instagramowe, kolorowe, ułożone, sielankowe i piękne, jest tak dużo nieszczęśliwych ludzi, tak dużo nieszczęśliwych mężczyzn, tak dużo nieszczęśliwych kobiet, a co za tym idzie potem właśnie te traktowanie siebie w taki sposób, że no niestety ciężko jest z takimi osobami nawiązywać jakiekolwiek relacje, bo są one tak sparzone, że po prostu głowa mała. Nie wiem, kurczę, powiem Wam, że nie wiem, no zastanawiam się, mam pytanie, na przykład, jaki ja mam stosunek do zdrady. Ja myślę, że mogłabym na razie o tym powiedzieć, dlatego że nie będę poruszać głębiej tego tematu, tego zagadnienia, dlatego że nie ma, nie wiem, no to w jednym filmie i tak by się nie dało. Natomiast jaki ja mam stosunek do zdrady, no to mój stosunek do zdrady jest taki, iż to jest jedyne, czego bym chyba najbardziej nie wybaczyła. Nie ma nawet takiej opcji, nie ma czegoś takiego, pobłądziłem, nie ma czegoś takiego, że mi po prostu czegoś brakowało, słuchajcie. Ja jestem zwolenniczką najgorszej prawdy. Jestem zwolenniczką tego, żeby powiedzieć, nie wiem, no słuchaj, między nami po prostu coś wygasło, między nami się przestało układać, ja nie czuję do Ciebie jakoś jakiegoś takiego pociągu, nie wiem, bo oczywiście, że wiadomo, że gdzieś tam w którymś momencie pojawia się ten temat, że my później sięgamy po właśnie takie zachowanie, ale ja jestem mimo wszystko jeszcze zwolenniczką tego, żeby jakoś mimo wszystko ratować związki. Ratować, dogadywać się, dbać o siebie. Wydaje mi się, że gdybyśmy oboje dbali, bo tutaj trzeba zaznaczyć właśnie tą dwojakość, czyli jednak no, tworzymy związek, jest nas dwoje. Nigdy nie jest to tak, że związek tworzy jedna osoba, no chyba, że jest to miłość platoniczna jakaś.
Ale zazwyczaj oboje pracujemy w jakiś tam sposób na wszystko razem, na zaufanie i tak dalej. No i wydaje mi się, że zawsze jest gdzieś tam ten moment, w którym wyczuwamy, że to już nie jest to, że patrzymy inaczej na innych mężczyzn, czy też odwrotnie, bo oczywiście ja tutaj też nie chcę teraz mówić tylko i wyłącznie, że to, nie wiem, że to mężczyźni zdradzają i tak dalej. Nie, nie, nie. To idzie w dwie strony. Tak jest, tak samo u nas jest, że jeżeli nam czegoś brakuje, to gdzieś tam mamy jakieś głupie, kurcze myśli lub, co niektóre kobiety posuwają się właśnie do jakichś skrajnych sytuacji, korzystają z pokus i tak dalej. A ja jestem właśnie zwolenniczką tego, że jeżeli już gdzieś tam się coś dzieje nie tak, rozmawiajmy. Rozmawiajmy, wyjaśniajmy. Jaki ja robiłam błąd, słuchajcie. Ja też w życiu miałam moment, jeden raz, w którym... Możecie nazwać, że zdradziłam, możecie powiedzieć, nie zdradziłam, nie wiem. Niech sobie każdy nazwie to po swojemu, po imieniu. Ja na pewno mogę powiedzieć, że zachowałam się wobec drugiej osoby nie fair. Tylko co ja zrobiłam, widzicie? U nas to było tak, że ja wam opowiem tą sytuację pokrótce, oczywiście. U nas to było tak, że ja chciałam rozmawiać. Mało było rozmów. Ja chciałam rozmawiać, on nie umiał, lub nie potrafił, lub nie miał czasu, nie miał ochoty, lub po prostu rozmowy kończyły się jakby echem. Czyli pogadaj sobie, pogadaj, pogadaj do supa, a sup jak dupa. Czyli ja sobie jakby sama do siebie, można powiedzieć, że gadałam. Mówiłam, że dzieje się nie tak, że coś u nas pęka, że się mijamy. Że ty nie masz czasu na to czy na to, że to cię męczy, na to nie masz siły, bo miałam też taki moment, w którym po prostu facet nie miał ochoty, nie miał siły na seks i tak dalej. No i to właśnie od takich sygnałów się zaczyna. I błędem było to, że ja dalej w tym tkwiłam, dalej w to szłam. Słuchajcie, to jest najgorsze, co można zrobić. Jeżeli się coś sypie, jeżeli widzicie, że wymyka się wam coś spod kontroli, że nie jesteście już szczęśliwe wystarczająco, że chcecie coś ratować, chcecie coś próbować, a ktoś po prostu ma to gdzieś, to po prostu z tego wyjdźcie. I to jest naprawdę święta, święta racja, bo później w konsekwencji niestety dochodzi właśnie do różnych innych takich niepożądanych zachowań, jakie na przykład właśnie miało to miejsce w przypadku moim. Mianowicie powiem wam oczywiście, co się stało. Ja wtedy wyszłam, wychodziłam co jakiś czas oczywiście z koleżankami, wyszłam na imprezę i czułam się, słuchajcie, tego wieczoru. Ja byłam tak stłamszona tą sytuacją naszą w związku, że był moment, w którym ja powiedziałam, w dupie to mam, no ile ja się będę starać, ile będę prosić, ile będę rozmawiać, ile będę tłumaczyć, ile będę prosić, żeby było lepiej. To jest najgorsze, jeżeli właśnie wy chcecie coś ratować, ale tak naprawdę robicie to, ja nie wiem, czy sama to robiłam, czy tylko ja tego chciałam. Ciężko jest mi to powiedzieć. Czasami ludziom się wymyka po prostu coś bardzo ważnego spod kontroli. Bardzo łatwo stracić grunt pod nogami. Wystarczy tylko chwila nieuwagi, a naprawdę coś, co budujemy gdzieś tam latami, uwierzcie mi, że w jedną sekundę, w jedną minutę możecie wszystko po prostu stracić. Tak jak domek z kart. I poszłam na imprezę i na tej imprezie była sytuacja, w której ktoś do nas się dosiadł, cześć, bla bla, był przystojny, był fajny, przykuwał uwagę, był mną zainteresowany. Czekajcie, bo nie wiem, czy ktoś puka, czy co. Nie, wydawało mi się. No, także adorował mnie. Wiecie, kobieta, która jakby nie dostaje czegoś od swojego mężczyzny, i to idzie w drugą stronę. Jeżeli mężczyzna nie dostaje czegoś od swojej kobiety, pamiętajcie, ja teraz będę mówić o kobiecie, bo jestem kobietą, ale zawsze to, co mówię, bierzcie jakby na drugą też stronę, czyli to dotyczy obu płci. To prędzej czy później skończy się to źle. Skończy się to po prostu głupią sytuacją. Nie mam cały czas wrażenie, że ktoś puka, czekajcie. Czy jakieś mam przesłuchy? Przesłuchy mam jakieś, słuchajcie. No, także do czego zmierzam? No i doszło do tego, że dałam się pocałować. I słuchajcie, dla co niektórych na pewno będzie to ha, 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 no oszalała, przecież to nie zdrada. Dla mnie było to coś strasznego. Ja, słuchajcie, co jak ja zareagowałam? Ja wróciłam do domu, ja jeszcze nie doszłam do domu, a ja już po prostu miałam sobie to za złe. Nie to, że się pocałowałam, bo ten pocałunek był
fajny. Ja miałam za złe sobie to, że próbowałam swój związek jakoś naprawić i że musiało dojść do tej sytuacji, że musiało dojść. Ja tego tak potrzebowałam, że ja po prostu, jak on mnie pocałował, to ja po prostu. Wiecie, o co chodzi? Ja po prostu jakby zapomniałam o Bożym świecie. Ten pocałunek trwał chwilę, tylko nic później nie było. Ja chciałam wrócić do domu, ale co zrobiłam? Pierwsze co, to właśnie przyznałam się do tego, co się stało. Czyli ja się w ogóle poryczałam, powiedziałam jemu, że taka sytuacja miała miejsce. I wiecie, co jest najgorsze? Najbardziej przykre w tym wszystkim jest to, wam powiem. Mówię wam o swoim doświadczeniu, o swojej sytuacji. Powiem wam, że najgorsze w tym wszystkim było to, ja nie żałowałam. Ja nie żałowałam tego, co się stało. I teraz mi możecie powiedzieć, że przecież jesteś nienormalna. I ja też sobie dzisiaj mogę to powiedzieć, że to było po prostu chore, słuchajcie. Dlatego, że ja próbowałam chyba uratować coś, co tak naprawdę było przeciągnięciem w czasie. Ratując sobie, gdzieś tam chciałam uratować ten związek, jakiś się nie wiem. Ja nie wiem, co ja chciałam. Na pewno chciałam, wydaje mi się, chyba sama zrobić coś, jakiś porządek z czymś, a komuś po prostu najzwyczajniej to. Ta sytuacja odpowiadała. Oczywiście co? Płacz był obustronny. Na początku oczywiście, wiecie, no, złość na mnie, jak mogłaś i w ogóle. I wiecie co? I są dwie strony. Z jednej strony dobrze, że powiedział na przykład do mnie, że no jak mogłaś, bo sama mogłam sobie zadać to pytanie i to naprawdę nie wymagało, nie wiem, pytań z jego strony. Sama sobie mówiłam, że kurde, szkoda, że po prostu musiało do czegoś takiego dojść, bo tak jak mówię, nie żałowałam, że się to stało, ale mój związek był już na takim etapie, że ja jemu powiedziałam, co zrobiłam, powiedziałam, co się stało, powiedziałam wszystko, że właśnie wyszłam, że wróciłam do domu i że jeżeli chcesz, możesz po prostu wstać i wyjść. Że mi naprawdę już nie zależy, że ja już mam po prostu dosyć. Może nie tyle, co mi nie zależy, co ja już mam dosyć. Ja już miałam totalnie dość, słuchajcie, walki z wiatrakami. Więc. To jest w tym wszystkim najbardziej przykre, że ja tego nie żałowałam. Że ja do dzisiaj nie mogę powiedzieć, że żałuję, że ja to zrobiłam, gdzie przecież teoretycznie powinnam, prawda? Także to jest taki temat rzeka. Jeżeli nie będziecie dbać o swoje związki, jeżeli nie będziecie mówić sobie otwarcie, czego wam potrzeba, jakie macie potrzeby, czego wam brakuje, nie wiem, co byście zmieniły, co byście chciały. No to ja nie widzę po prostu przyszłości dla takiego związku, dlatego że no niestety jest to potem przeciągnięte w czasie. My przeciągamy pewne związki, albo jest wygodnie, albo mamy wspólne, nie wiem, wspólne pieniądze, albo mamy jakieś tam wspólne kredyty, raty do spłacania, albo mamy dzieci, bo co rodzina powie, albo jak mama zareaguje na, nie wiem, na to, że się rozstaliśmy i w ogóle, bo prawdą jest, że no, te takie starsze pokolenia na słowo takie, wiecie, na takie wiadomości typu, że młodzi teraz się rozstają tak naprawdę powiedzmy pierdoły o to, że się nie potrafią po prostu ze sobą dogadać, więc wcale się nie dziwię z jednej strony ich reakcją, bo kiedyś ludzie inaczej jakoś, kiedyś ludzie walczyli, kiedyś ludzie próbowali. Chociaż też znam sytuacje, w których ludzie po prostu właśnie nie walczyli, tylko przeciągali w czasie, czyli byli ze sobą dla dobra jakiejś tam sprawy, ale przetrwali te wszystkie gdzieś tam lata. Tylko teraz pytanie, czy mogą sobie powiedzieć, że były szczęśliwe? No nie. Dużo znam związków starszych, chociażby gdzieś tam w swojej rodzinie, gdzie są ze sobą dla wygody i są już po prostu żeby to źle nie zabrzmiało, za starzy, żeby. Teraz, wiecie, układać sobie życia na nowo, żeby szukać młodszych partnerów, nie wiem, nowych partnerów. Są już dzieci, są już wnuki, to już wiecie, z jednej strony nie wypada, więc się tylko popatrzą, pooglądają sobie gdzieś coś i się tak męczą tak naprawdę. Ja uważam, że taki związek absolutnie w ogóle jest pozbawiony szczęścia, życia i jakiegoś czegoś, co tchnie po prostu do czegokolwiek. Nic się nie chce, wszystko się robi z obowiązku. Nawet już seks później zanika, także. Jeżeli chodzi o mnie, zdrady nie wybaczę, ale za to jestem, słuchajcie, za tym, żeby mówić sobie, że jeżeli, słuchajcie, nie bać się na przykład, jeżeli czujemy, że coś nam się wymyka spod kontroli, mam wrażenie, że mam tutaj za białe, ale wiecie co, mam takie światło, że ja już sama nie wiem. Najgorzej jest, gdy właśnie wymyka nam się coś spod kontroli, a my ze sobą o tym później nie rozmawiamy. I tak zakopywanie takie pod dywan.
wiecie, rozmawianie z przyjaciółmi, z przyjaciółkami, mówienie na przykład koleżance czy przyjaciółce, że no słuchaj, u nas to się wypaliło, nie wiem co mam zrobić, i tak mijają miesiące, tygodnie, lata, i to jest najgorsze. Ja uważam, że w tym wszystkim to jest właśnie najgorsze, że ludzie przestali chcieć, nie umią ze sobą rozmawiać. Ja myślę, że w tej takiej, słuchajcie, mamy XXI wiek, mamy erę komunikatorów, mamy erę życia wirtualnego tak naprawdę. Tam jest wszystko piękne, tam jest wszystko kolorowe, każda dziewczyna jest taka piękna, facet jest taki wysportowany, tak ładnie pisze, to wszystko jest takie, wiecie, jakby normalnie z książki wzięte, takie wyidealizowane, no ale życie takie nie jest. W życiu tak nie jest, w życiu się okazuje później, że niestety za tym modelem, za tą modelką kryją się gdzieś tam jakieś kurde destrukcje, jakieś kurde dziwne zachowania, jakieś kurde jacyś psychopaci i psychopatki, bo i takowe się zdarzają. Także kwestia, myślę, rozmawiania. Rozmowa to jest podstawa, słuchajcie, każdego związku. Oczywiście nie na każdej płaszczyźnie i nie z każdym można rozmawiać, nie z każdym da się rozmawiać, nie z każdym można coś tam sobie wyjaśniać, ale na pewno warto próbować. Jeżeli nam na kimś zależy, jeżeli jest to coś, jest miłość, jest jakieś uczucie, jest jakieś cokolwiek, co powoduje, że chcemy być przy tej osobie jak najdłużej, to uważam, że warto. Warto po prostu ratować sytuację. Ja ratowałam, ja tylko żałuję, że za długo to trwało, że ja mogłam uratować, chcieć uratować to raz, dwa. Jeden, dwa razy. Ale nie trzy, nie pięć, nie osiem, bo tak naprawdę ja, to się powiem Wam szczerze, że schodziłam kilka razy. Ja się schodziłam po prostu z kimś kilka razy. Nie mówię tu o jednej osobie, bo to nie było, tylko nie dotyczy to tylko mnie i mojego męża. Oczywiście jest bardzo dużo pytań do mnie, to też gdzieś tam poruszę, ale muszę sobie to wszystko poukładać. Jest bardzo dużo pytań właśnie o mój związek na moim przykładzie. Wiadomo, że są rzeczy, których Wam po prostu najzwyczajniej nie powiem w świecie, bo po pierwsze, mimo wszystko, co ja przeszłam i o moich uczuciach mogę Wam powiedzieć, ale nie jestem w stanie Wam powiedzieć o pewnych jego zachowaniach, gdyż no, jest on znaną osobą, w sensie każdy wie gdzie, co i jak. I są rzeczy, które po prostu zachowam dla siebie i to jest coś, co było między mną a nim i to tak zostanie. Ale są sytuacje takie normalne, życiowe, zostałam zraniona, to, że zostałam pozbawiona pieniędzy, to się on powinien wstydzić, nie ja, tak się zachował, a ja Wam po prostu mówię o tym po to, żeby Was przestrzec przed takimi zachowaniami. Mówiąc o tym, że ktoś pozbawił na przykład mnie pieniędzy, to chcę Wam powiedzieć, że bądźcie dziewczyny niezależne. Mówiąc, że ktoś mnie na przykład rolował, czy wystawił kurczę do wiatru i tak dalej, to mówię Wam po to, żebyście baczniej się przyglądały na pewne zjawiska, na pewne sytuacje, żebyście bardziej gdzieś tam baczniej się czemuś właśnie przyglądały, żebyście nie olewały, nie bagatelizowały pewnych sygnałów, pewnych sytuacji i nie były tak do końca ufne, bo nie warto jest być do końca ufnym. Ja wiem, że zaufanie jest bardzo potrzebne, ja wiem, że jest bardzo ważne, ale uwierzcie mi, że to słowo zaufanie jest naprawdę bardzo, 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 bardzo takie chwiejne. Dzisiaj komuś ufamy, wiecie, zatracamy się, poświęcamy się, oddajemy całego siebie po prostu w 200% i przychodzi taki jeden dzień, wypominamy sobie, obrażamy się, nie wiem, wyzywa nas ktoś, kto na przykład, nie wiem, parę miesięcy temu czy parę tygodni temu mówił, że jesteśmy dla niego całym światem, więc jeżeli chodzi o zdrady i na pytanie, jakim mam ja stosunek do zdrad, czy daję szansę, nie. Jeżeli chodzi o zdradę, nie ma żadnej szansy. Dziewczyny nie ma, po prostu nie ma. Zdradził, do widzenia, jeżeli zdradził, to znaczy, że nie było niczego takiego, przy czym mógł się po prostu powstrzymać. To jest, słuchajcie, co to jest zdrada teraz? Co to w ogóle jest za... Co to jest, słowo zdrada teraz dla mnie to w ogóle nie ma... Kiedyś zdrada to była taka, wiecie, Jezu, trzeba z nią pójść do łóżka, trzeba się przespać i to jest tylko zdrada. Teraz to jest jakieś... Nie, to jest chyba moda. Teraz jest chyba moda, słuchajcie. Teraz po prostu powinno być to na topie. Dlatego, że teraz ludzie się zdradzają w tak przykry sposób, taki pusty sposób, że zdrada to jest, wiecie, spotykacie się, nawet nie zawsze kończy się to w łóżku, nie zawsze jest to w jakimś fajnym jakimś miejscu, w ogóle nawet tak naprawdę nie ma żadnej aranżacji, nie ma romantyzmu, nie ma żadnego w ogóle uczucia, nie ma nic, po prostu ciach, pach, wszedł, wyszedł,
zdradziłem, jest następna w kalendarzu, ona się cieszy, zakłada sobie z powrotem gacie na dupę i nie wiem, i wraca do domu, do męża, do chłopaka i jest fajnie. I czuje się jeszcze z tym fajnie, bo, no bo ją ktoś przeleciał, bo czuje się przez to wyróżniona, bo dużo dziewczyn tak zauważyłam, ma podejście, że dopuszczając się zdrad, one czują się dowartościowane. Poprzez to, że ktoś je chciał, że ktoś, nie wiem, zdradził żonę, że ktoś dla niej, wiecie, właśnie zdradził osobę, z którą jest. Kobiety przez to czują się wyróżnione. Ja tego nie ogarniam. Ja jestem chyba nie w tych czasach urodzona. Ja chyba się powinna urodzić, nie wiem, w latach 50. słuchajcie. Dla mnie jest to po prostu porażka, paranoja. Ja rozumiem romans. Ja rozumiem przygodny seks, ja takowe też miałam, nie mam nic przeciwko, ale mimo wszystko ja chciałabym wiedzieć, kto to jest, chciałabym go chociaż trochę znać, to nie jest tak, że ciach pach poznaję dzisiaj i lądujemy w łóżku. Są przygodne historie, ale jakby z kimś zamieniłam słowo, ja wiedziałam chociaż mniej więcej oczywiście to, co mogłam wiedzieć. Wiadomo, że no do tego, żeby sprawdzić, czy ta owa żona, czy tam dziewczyna jest, no to potrzeba czasu. No ale przynajmniej z informacji, jakie ja miałam, to było to, że jest osobą wolną. Więc jeśli ktoś jest wolny i ja jestem wolna, ja nie jestem w stanie niestety wejść mu z butami w życie i na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu wiedzieć o nim wszystko. Ludzie potrafią zatajać rzeczy, słuchajcie, latami. Są ludzie, którzy prowadzą dwa, trzy życia. Ja byłam, spotykałam się z kimś, o kim później usłyszałam, że oprócz mnie były jeszcze dwie. Wyobrażacie sobie żyć na trzy kobiety? Nie powiem trzy domy, ale dwa domy, trzy kobiety? I mnie to by chyba tygodnia zbrakło. Także naprawdę uwierzcie mi, że i zarówno faceci, jak i kobiety są naprawdę zdolne do po prostu takich chamów, że ciężko jest w tych czasach. Ciężko jest w tych czasach po prostu komuś zaufać. Więc to będzie, powiedzmy, że odpowiedź na pytanie, jaki ja mam stosunek do zdrady i ja myślę, że do zdrad na razie nie powrócę, chyba że będzie konkretne pytanie. Ale myślę, że tu jest łatwo jedno pytanie się nasuwa. Czy wybaczę? Nie wybaczę zdrady, jeżeli ja bym czuła, że... Bo to zawsze tak jest. Jeżeli coś wam się wypala, jeżeli już rozmawiacie z drugą osobą, jeżeli próbujecie coś naprawić i to nie idzie, czy to zarówno, czy to druga strona nie chce, nie czuje takiej potrzeby, czy po prostu wy robicie coś na siłę, to nie ma znaczenia. Ale jeżeli nic się nie zmienia na lepsze, to prędzej czy później właśnie w taki sposób niestety do tej sytuacji, do tej pokusy dojdzie. A pokus, uwierzcie mi, w tych czasach to nie brakuje. Więc nie wybaczyłabym, nie dałabym szansy, nie zdradziłabym, dlatego że wolałabym powiedzieć, słuchaj, nie czuję, nie wiem, albo na przykład poczułam coś przy kimś, czego po prostu przy tobie już nie czuję i do widzenia, rozejdźmy się jak ludzie, nie rajmy się, nie zdradzajmy się, bo to jest świńskie, po prostu to jest takie podkładanie sobie takiej totalnej świni, to jest pokazanie, jak my siebie nawzajem nie szanujemy i co tak naprawdę dla nas znaczą uczucia, że traktujemy się jak taką wycieraczkę, centralnie leży wycieraczka, wycieramy o nią nogi i tak naprawdę wyciera o tą wycieraczkę nogi każdy, kto tylko gości w moim domu na przykład. Wiecie, o co chodzi. Więc nie, zdecydowanie odpowiadam na pytanie zdrady. Mój stosunek do zdrady jest taki, żebym nie wybaczyła i nie jestem za zdradami i uważam, że jesteśmy na tyle dorośli, na tyle rozsądni, na tyle poważni, że mamy do siebie szacunek jako już nawet nie tylko partnera do partnerki, czy odwrotnie, ale człowieka do człowieka i po prostu należałoby wyłożyć kawę na ławę, skoro umiesz posunąć się do zdrady, skoro umiesz patrzeć na inną kobietę, dotykać ją, wiedząc, że zrobiłeś dosłownie pół godziny temu, przyrzekałeś, czy mówiłeś drugiej kobiecie, że jest dla ciebie całym światem, to tylko zastanów się, czym dla ciebie w ogóle jest uczucie, czym w ogóle są słowa. Bo słowa to więcej niż gesty. Więcej w sensie gesty są ważniejsze, natomiast słowa bardziej w nas zostają. Słowa bardziej bolą niż gesty. Przynajmniej ja tak mam. Bardziej pamiętam słowa gdzieś tam jakieś, które mnie zraniły, niż jakieś zachowanie. O tym się zapomina, ale słowa gdzieś tam głęboko się wyrywają.
no jak się mówi, wyrysowują na sercu, bo taka jest prawda. Więc temat zdrad uważam za zamknięty. U mnie krótka piłka, nie wybaczam, nie jestem za zdradami. Tępię takie zachowania. Sama byłam, słuchajcie, świadkiem, byłam w sytuacji, w której wiem, że ktoś ma żonę, wiem, że ktoś ma dzieci, wiem, że ktoś ma rodzinę, a robi do mnie podchody. Wiem, bo ich znam. I zastanawiam się, co taki człowiek sobie myśli, słuchajcie, co taki człowiek sobie myśli. Pierwsza to podstawowa rzecz, to współczuję jego kobiecie, że albo jest taka głupia, albo naiwna, albo ślepa. I najchętniej to bym po prostu, wiecie, dała znać, że taka sytuacja miała miejsce, ale serio, po co? Po co? Uważam, że jeżeli by to był ktoś mi z bliskiego grona, jeżeli byłby to mąż mojej przyjaciółki, to powiedziałabym to automatycznie, ale jeżeli to są ludzie, którzy żyją po prostu tylko w naszej społeczności, niech się zdradzają, niech sobie robią co chcą, niech sobie układają życie jak chcą, nic mi do tego. Ale tak, doświadczyłam takich sytuacji, że jak tu przyjechałam, to nie jedna osoba, która jest tutaj zajęta, a tych osób na pewno było trzy, po prostu, wiecie, próbowała się ze mną gdzieś umówić, próbowała się ze mną spotkać. Nie wiem, był ktoś, kto przyszedł do mnie do pracy i mam świadków na to, że ma rodzinę, ma dzieci, ma żonę i namawiał mnie, żebym po pracy gdzieś tam z nim poszła. Także słabe, no to jest słabe. Czasy nasze są teraz jakieś chore. Dla mnie to wszystko jest chore, po prostu popieprzone czarnym pieprzem. Zjedę z tematu zdrad, bo wydaje mi się, że to nam wystarczy. Że ja zakończę temat zdrad. Wydaje mi się, że ja chyba powiedziałam wszystko, tak naprawdę, co powiedzieć mogłam. I co? No i w tym temacie jakby się z Wami pożegnam. Makijaż sobie wykonałam. Przejdę może do drugiej części filmiku, żebyście później nie mówiły, że urywają się te filmy w środku zdania. Więc jakby temat zdrad został poruszony, powiedziałam, co o tym myślę. Te kilkanaście minut powinno nam wystarczyć, z racji tego, że dodaję Wam codziennie filmy, to myślę, że takie kilkunastominutowe na temat jeden jakiś wystarczą. O resztę proszę Was w komentarzach, piszcie, jak macie jakieś dodatkowe pytania, wtedy na pewno poruszę jeszcze raz ten temat. Także bardzo Wam dziękuję za chwilę uwagi i uważam temat zdrad z mojej strony za zakończony, a Was proszę oczywiście o jakieś dodatkowe pytania. Pytania posiłkowe miło widziane, mile widziane. No i oczywiście piszcie swoje historie. Piszcie mi po prostu, czy któraś z Was doświadczyła zdrady, czy zdradziłaś, czy byłaś zdradzona, jak się czułaś, czy byś wybaczyła i tak dalej. Po prostu piszcie, co. Także bardzo proszę, wyraźcie swoją opinię w komentarzach pod filmem, będę bardzo wdzięczna. Ja lecę, muszę naładować troszeczkę telefon, bo właśnie mi się pokazuje bateria, że słaba. I przejdę do Was z kolejnym filmem, z kolejnym tematem oraz jeszcze też muszę Wam nagrać właśnie te stroje kąpielowe. Także to też będzie kolejny filmik. Dziękuję za chwilę uwagi, dziękuję za pytania, mam ich naprawdę sporo, także mam co nagrywać, teraz tylko kwestia czasu, żeby to wszystko jakoś pospinać. No i co? I słyszymy się w następnym temacie, a Wy zadawajcie mi pytania odnośnie jeszcze zdrad, jeżeli takowe, jakowe do mnie macie. Pozdrawiam serdecznie, buziaki, bajo!